Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Państwa radnych oraz przybyłych gości. Otwieram 29. sesję Rady Gminy Włoszakowice, w której na ogólny stan 15 radnych uczestniczy 12 radnych. W związku z tym obrady są prawomocne do podejmowania uchwały. Prawdopodobnie jeden z radnych dojedzie jeszcze za chwileczkę. Informuję, że sesja została zwołana jako nadzwyczajna. W trybie 23 ust. 4 Statutu Gminy Włoszakowice w związku z koniecznością podjęcia decyzji w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego dotyczącej dofinansowania budowy i przebudowy drogi powiatowej do węzła drogi S5 Niepuszkowa. Ponadto wnioskuję połączenie do porządku obrad punktu dotyczącego wydania opinii dotyczącej wstąpienia gminy do udziału w sprawie odział spadku w związku z pismem Sądu Rejonowego w Leszno. Kto z Państwa jest za klarowaniem dodatkowy punkt, ten wniosek o włączenie tego ostatniego punktu do obrad, proszę podnieść rękę. Kto jest za tym, żeby dołączyć, powtórzę, wniosek do udziału gminy w sprawie udziału w spadku. Kto jest za tym, aby dołączyć do dzisiejszej sesji, proszę podnieść rękę. Chwileczkę. My nie mamy żadnych materiałów na ten temat, więc jak możemy tutaj głosować nad czymś, o czym nie mamy żadnego pojęcia? Nie ma żadnych materiałów na tych... Materiały przedstawia Państwu. No tak, ale to właśnie jest wyłączone, nie? Czyli mamy nad czymś tutaj... Ale ma Pan przeciwnik przecież, nie? No można, ale chyba ważne jest, jeżeli jest sesja spowodowana, to mamy materiały, to nie będzie... No ja bym akurat tego tak bardzo nie chciał. No ale to radni mają po prostu nie wiedzieć, o co chodzi? No to wiedzą, że to chodzi. A mógłbym dostać kopię tych materiałów? Ja tej chwili nie mam. Nie mam tylko jedną. Jakby pan te materiały... To jest problem ze sterowaniem, a potem zesterować, jeśli o to chodzi. Mówię pan, na pewno te materiały posiada. Gdzie posiada? No jak jest pan za czy przeciw? Chciałbym tutaj podkreślić, proszę to odnotować w protokole, że nie ma żadnych materiałów na ten temat. Dobrze. W takim razie kto jest za? Kto jest przeciwny? Raz. A ktoś jeszcze ma? Raz. Dziękuję. W takim razie proponowany porządek obrad ze zmianą przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Debata. Podjęcie uchwał budżetowych. Zmiana wysokości pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego. Zmiana projektu. Zmiana budżetu. Punkt trzeci. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie, nabycia nieruchomości gruntowej położonych po Szkowie Lutnisku, okręg Krotniki, nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres powyżej 3 lat. 4. Wydania opinii dotyczącej wstąpienia do udziału w sprawie udziału spadku. 5. Zakończenie. Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Raz. I czy ktoś się wstrzymał? Raz. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji. Był opublikowany w GIF-ie, stąd proponuję jego przyjęcie bez czytania. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę podnieść rękę. Kto przeciwny? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Podjęcie uchwały zmiany, w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 przedstawi pani Maria Rocha. Proszę bardzo. Pierwszą zmianą budżetu zmiana uchwały w sprawie gminy finansowej. Tak. Ja to jest uchwała o pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 5 250 000 w życiu 2 lata, na rok 2017 w wysokości 2 600 000, w wysokości dla rok 2018 2 650 000. I ten nadzwyczajna sesja przede wszystkim dotyczy tego, że ten pomoc zwiększyć o 685 tysięcy złotych w związku z zaistniałą sytuacją, czyli przetarg, który został przeprowadzony
nie mieści się kto to, czy banki nie mieści się kto to, kto wysoko. I stąd te wszystkie zmiany dotyczące naszej gminy, bo my też uczestniczymy w tej przebudowie i obrony tych drogi. Czyli czy też to ja bym może nie do pani tutaj, ale bo też inwestycja pewnie dojdzie do skutku i chciałbym, żeby ktoś przedstawił jakieś, jak to ma wyglądać, bo ludzie się pytają, czy będzie przez Buchowiec, czy będzie obwodnica, różne wersje były, czy będzie robiony chodnik, czy nie będzie. Ktoś, żeby przedstawił po prostu. A macie państwo przed sobą takie wypełniające materiały? Proszę, jeżeli nie dostarczy, to właśnie, żeście państwo dostali materiały na ten temat. I tutaj w tych materiałach jest właśnie wszystko opisane. Między innymi jest opisane, skąd się wzięła kwota 5 250 000. Kwota ta wzięła się właśnie z podzielenia 31,5 miliona. To znaczy nie, 31,5 miliona miała kosztować cała inwestycja, a my mieliśmy mieć po prostu 25% wkład i to jest tak, że po stronie po prostu jak państwo przeczytacie to dokładnie tutaj na tej pierwszej stronie, to z tego wynika, że zgodnie z tym na terenie gminy Lijewo planowane były wydatki na poziomie 12 milionów złotych, natomiast na terenie gminy Muszakowice 21 milionów złotych. To 21 milionów złotych, z tego 25%, to jest 5 250 000. To jest to, co my żeśmy mieli zapłacić i na co była podjęta uchwała. I w tej chwili okazało się tak, że jeżeli państwo przywrócicie na drugą stronę, to tam jest właśnie wyliczenie takie, że kosztorys inwestorski, to znaczy do tej kwoty ogólnej inwestycji razem z powiatem kościańskim 31,5 miliona ustalono ten kosztorys inwestorski. Rozpisano przetargi i przetargi się odbyły i okazało się, że ten przetarg jest dużo powyżej tego kosztorysu. No i wszystkie samorządy zdecydowały się dopłacić. Jeżeli chodzi o tą drogę, to na zielono macie państwo to, co jest zrobione po stronie Wijewa i powiatu. We Wuszakowicach to jest ulica Kurpińskiego i ona jest do przejazdu kolejowego. Wuszakowice, Wybówiec, to jest po prostu do granic Wybówca, do początku ulicy Powstańców Wielkopolskich. I w Wybówcu jest przez wieś jest ta droga robiona. I następnie z Wybówca do Boguszyna i w Boguszynie jest do tego zajazdu. Do Boguszyna, to znaczy to przed tym Boguszynem, co się skończy do tego zajazdu. Tak, i w Boguszynie jest robiona obwodnica. I teraz faktycznie tu jeszcze macie państwo takie, że 282 metry, to jest właśnie ta obwodnica i to zostanie zrealizowane przez Kościan, ale zapłaci to powiat leszczyński. Jeszcze są koszty tak zwane tutaj niekwalifikowane. Koszty niekwalifikowane to jest wodociąg, który musi być przebudowany na ulicy Kurpińskiego. I te koszty niekwalifikowane to oczywiście nie wchodzi w ten zwrot z tych pieniędzy unijnych. No i teraz okazało się, że ten kosztorys inwentarski został przedłożony w Poznaniu, żeby uzyskać te pieniądze i te pieniądze zostają uzyskane do tego kosztorysu. Jednakże przetarg jest większy, a to co jest poza tym kosztorysem, to już niestety nie będzie zwrócone. Także, że te dopłaty muszą być 100% uniesione. Oni dadzą zawsze 37, około 37 milionów. Ich nie obchodzi, że przetargi są 7 milionów większe. Tak? My żeśmy zapłacili 5 milionów 250 i po prostu z tego tytułu musimy dopłacić 685 tysięcy 17 zł. 50 tysięcy. Tak, no 685,017 zł. Ja jeszcze może państwu tutaj przedstawię taką rozpiskę. I to jest tak, że powiat kościański dokłada około 2 400 000 zł. Śmigiel miał do zapłacenia 4300, teraz ma dodatkowo 1650, więc zapłaci około 6 milionów złotych. 1 650 000 zapłaci około 6 milionów złotych. Puszakowice 5 milionów 250 plus 680 tysięcy, które właśnie teraz są dyskutowane i w ogóle przez
Tak, 685, dokładnie. To jest sprawa właśnie tutaj uchwały, która zaistniała. Razem 5930, no to jest plus minus też około 6 milionów. Powiat leszczyński dopłaca około 3 300 000 zł. No i teraz, tak jak powiedziałam, że cała inwestycja była przewidziana na 49 milionów zł. Od tego, żeśmy dostali dofinansowanie 75%, to jest około 37 milionów. Wszystko, co jest poza tym, musimy zapłacić w 100%, a dopłata jest około 7,5 miliona. I tak się to tutaj rozbija, że Kościan 2400, Śmigiel około 6 milionów, no około 6 milionów i powiat leszczyński 3 300 000 zł. Tak to wygląda. Dziękuję. Czy to wystarczy? Przypominam, że myśmy jednocześnie omawiali trasę i zmarzamy łącznie, także jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to proszę, jeżeli nie, to proszę się zabrać w inżynierowi. Proszę, panie bardzo. Dziękuję bardzo, żeby, ponieważ po raz kolejny na końcu ludzi zalewa, w ciągu 2 tygodni były 4 interwencje. Chciałbym, żeby naprawdę, jeżeli przeznaczamy takie pieniądze, żeby ten problem zalewania małego końca też przy tej inwestycji jakoś rozwiązać. To jest po prostu sytuacja taka schematowa, ponieważ my nie możemy teraz zrobić do i nie wiem, musimy znaleźć jakieś pieniądze, coś, żeby tych ludzi też odciążyć. No, przyznam się, że jestem w stresie, bo tyle jak 6 milionów, a nam się mówi, że 1000 no sytuacja jest naprawdę nieciekawa. Dzisiaj, jak Państwo pojechali, zobaczyli, zobaczyli, no są znowu była interwencja strażaków, znowu kompanie wodę. Także, no, trzeba skręcić środki i myślę, że przy tej inwestycji to musi być zrobione i na nie tylko zależy od rozważania, czy kiedy znowu zaczynamy walczyć. No wiem, ale mówimy. Ja wiem, że sam przy samej, ale po prostu musimy zdecydować jakieś środki, bo mówić my tak możemy. No ale mówimy o tym ileś lat, tak? No i fajnie, mamy grunt, a boki jak stoją ludzie walczą, no zwłaszcza. No też. Proszę, ale pani naprawdę w ciągu 2 tygodnia 4 razy wypisane. Także proszę, ja wiem, że to nie jest ujęte w tym, że to się nie da. Ale przy okazji tego całe musimy, jeżeli potrafimy znaleźć takie pieniądze, to musimy znaleźć to, żeby tamtych ludzi obciążyć. To jest konieczne. I to naprawdę sobie na to skarżę. To nie jest znowu gadanie się następne 3 lata, bo no, może nie. Ludzie mają dawać na lewo. Ja to rozumiem, ale zgadzam się tutaj z 100% z prawem.
z panem Pawłem Marcinkiem, bo faktycznie ten problem istnieje i ktoś, kto nie jest zalewany, to może, ale faktycznie ludzie pakują dzisiaj grube miliony, tysiące w remonty domów i to w jednej chwili po prostu jest zalane, i tyle. Myślę, że ten apel wybrany sobie jak ten, żeby to faktycznie przygotować i możemy na komisji albo nawet na sesję poprosić, jak przygotowano, co do tej pory używano w tej sprawie. Czy to zadowoli Państwa? Tak, oczywiście. Dziękuję. W takim razie Pani Maria, proszę czytać. Uchwała nr 29 przez 253 przez 2017 Rady roku w sprawie zmiany uchwały nr 20 przez 141 przez 2016 Rady Gminy Muszakowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu lotniczego. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym pozycja 446 zmiana artykuł 216 ust. 2 5 oraz artykuł 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity dziennik ustaw 2016 roku pozycja 1870 zmianami. Rada Gminy Muszakowice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się uchwałę nr 20 171 z 2016 Rady Gminy Muszakowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego poprzez nadanie nowego brzmienia paragrafu pierwszego zmienianej uchwały. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Muszakowice dla powiatu leszczyńskiego w kwocie 5 935 000 na wykonanie zadania na przebudowa drogi powiatowej nr 393B odcinek DW nr 305 Krajnica Powiatu wraz z budową obwodnicy Wodzyszyna, w tym punkt pierwszy w roku 2017 do kwoty 3 285 000 i punkt drugi w 2018 roku do kwoty 2 650 000. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Muszakowice. Paragraf trzeci. Uchwała powierza się wójtowi gminy Muszakowice. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję. Pani Maria Mordyko, na sekundę na Pani Wolne, bo chciałabym wstawić wpis do protokołu. Czy mniej więcej mieć także sprawę, omówiła Pani Sekretarz Gminy Monika Fionańska. Poza tym, że Radny Marcinek zabrał sprawę z uwagę na zalewanie małej części Bukówca. Małego. Przepraszam, małego Pomca. I jest to wniosek o zabranie tej sprawy w najbliższym terminie. I poparty przez pana Zbigniewa Drożyńskiego. Czy taki zapis może być? Jeżeli mogę też powiedzieć, że z prezesami, że to trzeba zrobić przed tym do tej drogi, więc o co to chodzi? Tak, że droga to jest już teraz, nie tylko droga. Może jeszcze dodam, że ja zaproponowałam, żeby po prostu w najbliższym czasie radni dostali informację, jak daleko posunęły się prace przygotowawcze do ratowania tego małego końca, tak? Czy taki zapis będzie prawdziwy? No można jedno zdanie się zmienić, słowo się zmieni, ale to tak nie jest. Dziękuję. Zmiana w uchwale. Pani Maria, proszę. W związku z problemem, gdzie zaakceptowanie zostały przyznane zadania ujęte wieloletniej instytucji finansowej i żeby zwiększyć te środki, zwiększa się przedsięwzięcie dotyczące budowy tej drogi, a zmniejsza się poprzez przesunięcie na rok 2020 po 720 000 w zadaniu 2020. Ale ja chciałam długo wyśleć, co mnie nie pasuje.
plan kanalizacji na terenie gminy, która jest ładnie realizowana. I w związku z tym zmienia się właśnie geologię, którą może nadzorą, musi być podjęta uchwała w sprawie zmiany geologii, którą może nadzorować. I traktowana właśnie w gminie, przejdę do budynku 2017. Czy jakieś pytania, czy to w sprawie zmiany geologii, którą nie Thank you.
tysięcy złotych na przebudowę wieloletniej drogi. Jednak przy okazji, kiedy jest dostatecznie, teraz się pojawiło i w związku z tym, że 720 tysięcy, tutaj potrzebują też 680 tysięcy, 720 i otrzymała informację z Regionalnej Instytucji Praktykowej, że na ostatniej sesji w uchwale zmieniającej budżet została zdysponowana w całości rezerwa ogólna. Do czego oni wnoszą zastrzeżenia, ponieważ rezerwa ta w wysokości od 0,1% do 1% powinna występować w przeciągu całego roku i nie ma możliwości, żeby tę rezerwę zlikwidować do tego, tak jak zostało pozostawione. Stąd to 720, a 685, tak? Stąd to 720. Może potrzebne się 685? Tak, no ale ogromne 720 zmieniali też, zostało przeniesione na rok 2020, ale tutaj jest 35 tysięcy i potem zostałyby jeszcze wydatki w Urzędzie Gminy zwiększone, też po prostu poprzenoszone, no, poprzenoszone w związku z zapotrzebowaniem dodatkowych 7 tysięcy na akty notarialne, bo sami państwo co rusz są jakieś zmiany kierunkowe w zakresie dróg, w zakresie działek i te kwoty, które były zaplanowane na opłaty za akty notarialne, nie wystarczają. Następna sprawa, 7,5 tysiąca na zaplanowane wdrożenie, planowane, bo właśnie planowane teraz na szybko. Ogrodzenie budynków ochronnych w Chorzewie z 7500 do potrzebowania i instalacja na lodnienie wojska w Chorzewnikach, zakładano, że wystarczy 15 tysięcy. Okazuje się, że tam jeszcze jakieś zadanie, które miało być wykonane jako remont, będą zrobione w ramach całego zadania inwestycyjnego i na to zadanie potrzebne jest 35 tysięcy. Więc też 20 tysięcy wprowadzane, a zmniejszane właśnie wkładanie remontowe na tym zakresie. Zmniejszane są wydatki na dopłatę do dzieci przejeżdżających do szkoły na terenie innych gmin. Po prostu tych dzieci w tym roku jest mniej niż zakładaliśmy. Tam też rezerwa się znalazła. I generalnie te zmiany, które teraz mówiłam, przy okazji tej sesji na żony też były po prostu pilne, zostały wprowadzone do uchwały zmieniającej budżet i przedłożony Państwu w projekcie, który otrzymaliście. Czy ktoś z Państwa ma pytania dodatkowe? Znaczy tylko takie wyjaśnienie, bo Pani wspominała o tej rezerwie od 0,1 do 1% całości budżetu, tak? Tak, w całości wydatków. I mieliśmy owoc jeszcze trochę powiem. Mieliśmy 50 tysięcy podróżnych wydatków. Wydatki. No ale wydatki budżet to są wydatki. Wydatki jedna strona, a dochody druga strona. Więc mieliśmy 50 tysięcy założonych w listopadzie w projekcie budżetu i to zostało uchwalone w grudniu. I całe 50 tysięcy zostało wykorzystane, tak powiem, na drogi poprzednim uchwałą. No i wtedy zmieściliśmy się w tym planie, gdyż wydatki wtedy wynosiły około 49 milionów, czyli generalnie była ta granica zachowana. A w tej chwili już przekroczyliśmy 50, czyli te 50 złoty jeszcze za mało, więc prowadzone, próbuję prowadzić 52 tysiące, żeby po prostu zachować ten dochód. To jest to tak na te dyscypliny i na bo to są praktycznie w tym momencie pieniądze zamrożone, tak jak te na tą kryzysową, które zakryzysowała przy sprawach samych, przy zarządzaniu kryzysowych, tak samo jest teraz w zero. I generalnie to już jest w tej chwili ponad 100 tysięcy.
przedsięwzięciu zagrożone, które generalnie od początku do końca muszą być, w razie czego, a tak do końca nie będzie przedsięwzięcia. Dziękuję. Wystarczy, tak? Dziękuję. Coś jeszcze na jakieś pytania? Proszę czytać projekt uchwały. Uchwała nr 29/255/2017 Rady Gminy Buszakowice z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i punkt 9 litera i oraz punktu 50 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym decyzją Komisji Gminy Buszakowice 2016 roku pozycja 446 z zmianami i artykułu 212, 214, 215, 222, 235, 237 do 237 i 258 oraz 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870 ze zmianami. Rada Gminy Buszakowice uchwala, co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Dokonuje się przyjęcia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w paragrafie 2 uchwały nr 22/183/2016 Rady Gminy Buszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 7500 zł i wynosi 37 881 383 zł i 94 grosze, w tym punkt pierwszy wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 7500 zł i ogółem wynoszą 24 101 224 zł i 94 grosze. W tym wydatki na wynagrodzenie i składki od urzędnika nie zmieniają się i ogółem wynoszą 14 359 727 zł 12 groszy. Wydatki związane z realizacją listowych zadań zwiększa się o 7500 zł i ogółem wynoszą 9 741 497 zł i 82 grosze. B. Dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1 503 920 zł. C. Świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 11 926 239 zł. D. Wydatki na usługę długu nie zmieniają się i wynoszą 150 tysięcy zł. 2. Kwota wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały zmniejsza się o 7500 zł i wynosi 12 953 985 zł. 9 groszy, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje zgodnie z załącznikiem nr 3 dla jednostek sektora finansów publicznych 3 663 500 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 223 500 zł. Te programy finansowane z udziałem środków europejskich 518 385 zł i 9 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Punkt trzeci, po zmianie łącznej kwoty wydatków nie zmieniła się i wynosi 50 835 361 zł i 3 grosze. W tym wydatków bieżących 37 881 383 zł i 94 grosze i wydatków majątkowych 12 953 981 zł i 9 grosze. Paragraf drugi. Wprowadza się środki na rezerwę do ogólną w kwocie 52 tysiące zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się gminowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? I kto przeciw? Nie widzę. Dziękuję pięknie. Czy zapis taki jak poprzednio wystarczy? O, ja przedstawiłam, dziękuję. I zaczynamy. Podjęcie uchwały w sprawach majątkowych, które przedstawia mówi na pan Mateusz Mroziński. Proszę. 2.01. Panie Mateusz.
Państwu. Pierwsza w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Warzewie. W wyniku dokonanych zgodnie z właścicielami nieruchomości w miejscowości Warzewo udzielaliśmy pas o szerokości 4,5 metra do 5 metrów od miejscowości Warzewo od ostatniej nieruchomości pana Kostrowskiego aż do ściany lasu w kierunku Krzyżowca. W oparciu o poprzednią przez Państwa podjętą uchwałę wykupiliśmy grunty w samej miejscowości z Warzewa. I tak się złożyło, że ostatnia działka, która została podzielona i która została przez nas zakupiona, no już wychodzi poza granicę miejscowości z Warzewa właśnie w stronę Krzyżowca. I zostało właśnie takie pytanie postawione, czy na tym kończymy, czy będziemy realizować dalsze wykupy właśnie w celu połączenia miejscowości z Warzewo z Leśniczówką Krzyżowiec, a później docelowo, gdyby powiat pobudował ścieżkę rowerową Miedzierzyce Kościelne w Szakowice, żeby to wszystko spiąć w jedną całość. No i właśnie w oparciu, że o tę decyzję, że jednak tak będziemy tą sprawę realizować, zostały takie właśnie dokonane uzgodnienia i zostały nam do wykupienia 7 działek od 3 właścicieli, ponieważ tak jak Państwo macie przedłożone uchwały, jeden z właścicieli ma w swoim posiadaniu 4 działki i później, jeżeli tą sprawę sfinalizujemy, przynajmniej jeszcze 2 nieruchomości, ale to już nie w formie wykupu, ale mamy uzgodnienia dokonane, że w formie zamiany działek. Uchwała nr 29, łamane przez 256, łamane przez 2017 Rady Gminy Poszechowice z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Warzewie. Na podstawie artykułu 18 ust. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, to jest jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Warzewie, oznaczonych numerami działek 452/1 o powierzchni 0,0137 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PU1/30045091/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Resznie Wydziału Ksiąg Wieczystych. Drugie. 22/7 o powierzchni 0,0453 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1N/30540264/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wreszcie Wydział Ksiąg Wieczystych. Punkt 3. 21/1 o powierzchni 0,0175 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1N/40074/33/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wreszcie Wydział Ksiąg Wieczystych. Punkt 4. 22/5 o powierzchni 0,0183 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1N/40074/33/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wreszcie Wydział Ksiąg Wieczystych. Ustęp 2. Wymienione ustępy pierwsze nieruchomości nabywa się z przeznaczeniem do budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Warzewo z Leśniczówką Krzyżowiec. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Muszakowice. I paragraf 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Kto z Państwa za przyjęcie uchwały, proszę podnieść rękę. Kto z Państwa się wstrzymał? Jako gmina jesteśmy właścicielem ulicy Źródlonej w miejscowości Boszkowo Letnisko i dokonaliśmy wykupu nieruchomości, które były wcześniej wydzielone na poszerzenie tej właśnie ulicy. I między nieruchomościami, które już wykupiliśmy, została nam jakby w środku, gdzieś po stronie kaplicy leśnej, jeszcze jedna działka, na która stanowi własność osoby prywatnej. Osoba ta zwróciła się do nas z wnioskiem, ażebyśmy przejęli właśnie tą nieruchomość też na rzecz gminy Poszechowice, stąd ta kwota. Czy ta decyzja symboliczna jest 100 zł? No jest tutaj kwota trochę większa, jest to kwota 10 zł samych kwotowych. Czy są jakieś pytania? Proszę, czy też
Uchwała nr 29, łamane przez 257, łamane przez 2017 Rady Gminy Przechowice z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej u szkoły letnisku obok Mrodnika. Na podstawie artykułu 18 ust. 2.9 litera A w sprawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Tekst jednolity Dzień Gminy z 2016 roku, pozycja 446. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w szkole letnisku obręb letniki oznaczonej numerami działek 392/16 o powierzchni 0,0254 ha zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L łamanym przez 3026612/7 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Leszynie Wydział Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Przechowice i paragraf trzeci. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Kto z Państwa za przyjęciem uchwały, podnoszę rękę. Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Kto przeciwnie? Nie widzę. Nieruchomość we Przechowice, Pani Maruszu. Nieruchomość, która jest przedmiotem tej uchwały, jest to droga dojazdowa do działu Kurzany. Droga ta jest położona równolegle do ulicy Powstańców Wielkopolskich. Sytuacja taka, że właściciel dostał zgodę na wykonanie wjazdu z drogi powiatowej w jednym miejscu, w związku z tym przed działkami budowlanymi wydzielił równoległą drogę dojazdową i właśnie za kwotę 100 zł w tej chwili właściwie współwłaściciele, bo droga jest do współwłasności wszystkich tych właścicieli działek, które przyjechają, złożył dla nas wniosek, że ta droga została przyjęta na rzecz gminy Boszakowice. To jest mniej więcej droga Boszakowice w stronę Boszkowa. Tutaj jest poszerzenie powiatu i ta równoległa właśnie droga przed działkami. Taka droga dojazdowa. Tutaj już domy się zaczynają w tej chwili budować, także to jest przedmiot tej uchwały. Czy mamy jakieś pytania? Czy uchwała nr 29, łamane przez 258, łamane przez 2017 Rady Gminy Przechowice z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Przechowicach. Na podstawie artykułu 18 ust. 2.9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity Dzień Gminy z 2016 roku, pozycja 446. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Przechowicach oznaczonej numerami działek 82/1 o powierzchni 0,1016 ha zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/357372/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Leszynie Wydział Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem pod drogę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Przechowice. I paragraf trzeci. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Głosujemy. Kto za? Proszę. Czy ktoś przeciwny? Wstrzymujący się? Nie widzę. Dziękuję. Dzierżawa. Gminy Zakład Komunalny ma aktualnie podpisaną umowę na dzierżawę stacji uzdatniania wody w Dominicach i Gujazdowie. Z dnia 31 grudnia tego roku ta umowa wygasa. W związku z tym, że jak zawsze ustawa o samorządzie gminnym nakazuje, żeby przed podjęciem każdej kolejnej umowy dzierżawy, ponieważ umowa ta była podpisana wcześniej na 3 lata, jest wymóg uzyskania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na taką dzierżawę. Dlatego taką uchwałę Państwu w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę tych dwóch składników majątkowych przed Panem. Uchwała nr 29, łamane przez 259, łamane przez 2017 Rady Gminy Przechowice z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres powyżej 3 lat. Na podstawie artykułu 18 ust. 2.9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 446 zmianami. W związku z artykułem 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jest jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 2147 ze zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę wnikowi gminy Muszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Rudnikach, oznaczony numer geodezyjny 388 łamane przez jedną powierzchnię 0,1094 ha, zapisane w księdze wieczystej prawo 1 L łamane przez 3024,890 łamane przez 9, prowadzony przez sąd rejonowy w Lesznie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę wójtowi gminy Muszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dominicach, oznaczony numerem geodezyjnym działki 46 łamane przez 2 o powierzchni 1,14 ha zapisane w księdze wieczystej numer PO 1 łamane przez 3,0 46,255 łamane przez 6 prowadzony przez sąd rejonowy w Lesznie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Są jakieś ze strony Państwa pytania, bo przedtem nie znam, dla nich będę poczytać. Jasne, jest w sprawie, ale to nie ma co wyjaśnić. W takim razie, kto jest za przyjęciem uchwały, podnoszę rękę. Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Nie ma przeciw. Dziękuję. Pytanie opinii dotyczącej stanowiska wydziału w sprawie. W związku z artykułem 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z artykułem 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączam jawność powyższego punktu ze względu na ochronę prywatności osób fizycznych, których dotyczy skierowany do gminy wniosek działu wsparcia. Proszę o wyłączenie i schowanie kamer, a osoby niewątpiące radnymi opuszczenie sali obrad. Po rozstrzygnięciu tego punktu nastąpi w ciągu dalszej sesji, poproszę Państwa. Dziękuję. Proszę tych, którzy nie są radnymi, na opuszczenie. No i będzie potrzebował rehabilitacji takiej z marką, której jesteśmy zbudowani, żeby poczynić jakieś tam akcje charytatywne, czy coś w tym stylu. Trudno znaczy na tym etapie ocenić, jaką pomoc jest potrzebował, tak? No jest na dobrej drodze, że dużo został usunięty i praktycznie no, miał jakby drugą operację, usunięcia jakichś płynów. Jest mnóstwo, jest to dosyć poważna sprawa i chcemy do tego pakowi jakoś pomóc, żeby to jakieś tam pozostało. Wymyślcie formę. Proszę? Wymyślcie formę jakąś. To nie są niepe. Gdzie ktoś ma jakieś ochotę na... A nie wiem czy... To... Ale może taka jest dla darcia, może coś mam coś. Znaczy, myślę, że muszę się skonsultować z księgowością, żeby sprawdzić, jakie możliwości sobą ma, bo nie muszę się umieścić, ma publiczne. Publiczne mamy, po prostu chodzi o to, żeby się mogło przeprowadzić. Czy możemy jakieś podkonto, czy tego rozwoju odbierać, to przygotujemy. Nie chcę opublikować to, że... Tak, tak, jedziemy na etapie rozpoznania swojej sprawy. Tak, dziękuję. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem materiałów zamykam 29. sesję Rady Gminy. Dziękuję Państwu za przybycie.